Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Czytam projekt uchwały, druk nr 232. W sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 6 Bronowice na rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały z realizacją zasad statutowych. Czytam załącznik do uchwały. Plan pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa na rok 2013. Punkt pierwszy. Posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. Do zadań komisji należy występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach związanych z utrzymaniem ładu i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniu patologii społecznej, a także w tych sprawach opiniowanie projektów uchwał zarządu Rady Dzielnicy. Przepraszam bardzo, ja mogę przerwać, jeżeli Państwo macie taką potrzebę. Dziękuję bardzo, mogę kontynuować. Przechodzę do podpunktu B. Realizacja w razie dzielnicowym zespołem koordynacyjnym gminnego programu poprawy bezpieczeństwa miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków. Podpunkt C. Przygotowanie i opiniowanie wniosku dotyczących zadań priorytetowych powierzonych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. D. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie dzielnicy 6 Bronowice mieszkańcom w zakresie posiadanych kompetencji. F. Bieżące reagowanie na wszelkie problemy zgłaszane do Rady Dzielnicy przez mieszkańców i interwencje w wyżej wymienionych sprawach do odpowiednich służb. F. Inne sprawy związane z przedmiotem działania komisji inicjowane przez radnych lub skierowane przez przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy w granicach określonych statutem. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Ogłaszam zakończenie obrad nad tą sprawą. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.